kupowanie w sieci to już jest w tej chwili ogromny rynek i ludzie bardzo często kupują w sieci. Po pierwsze jakby ze względów czysto praktycznych, czyli omijają tłum, który jest w sklepie. Po drugie sieć daje też taką możliwość, że możemy zamówić, przymierzyć w domu, odesłać. To jest zawsze daje jakiś większy komfort. Też zobaczyć, co mamy w szafie, spróbować sobie to złożyć z innymi rzeczami, zobaczyć, to się sprawdza w innych zestawach, więc nie myślę, że sieć jest absolutnie oswojona przez Polaków. Cały świat kupuje w sieci i my niczym tutaj nie odstajemy. Zawsze należy szukać w miejscach sprawdzonych, tak, żeby nie nadziać się na podróbkę, bo to jest zawsze zła inwestycja. Zapłacimy odrobinę mniej, ale te rzeczy się rozlecą najzwyczajniej w świecie, więc zawsze lepiej trafić na kogoś, komu możemy zaufać. Tak? Na przykład portale internetowe, które sprzedają, no chociażby jak Allegro, z którym pracujemy, tam zawsze można znaleźć rzeczy, które przetrwają i są w trendach. Też znajdziemy je w lepszej cenie często niż w butikach stacjonarnych. W butikach stacjonarnych jednak musimy zastanowić się nad tym ekonomicznie. Tam trzeba zatrudnić ekspedientów, trzeba wynająć przestrzeń, a dzięki temu, że sieć dojeżdża do naszego domu, jest zamawiana z magazynów, to wychodzi najzwyczajniej taniej. To jest fajne, że Allegro tak się zmieniło, że jednak tam mamy możliwość przejrzenia wielkiej ilości marek. Te rzeczy są nowe od różnych producentów, więc myślę, że Allegro rośnie na fajnego lidera, jeżeli chodzi o taką platformę sprzedażową w e-commerce. Patrząc na to, że taki trend też jest, tak, że my coraz rzadziej już zaczynamy chodzić do sklepów stacjonarnych, a coraz częściej kupujemy w sieci, ponieważ ma to duży, duży komfort. Ja sam jestem entuzjastą kupowania w sieci, ponieważ mogę, leżąc na swojej kanapie, wybierać sobie rzeczy. One są mi później przewożone do domu, mogę też je później zwrócić, więc myślę, że tutaj jakby korzyści jest na tyle dużo, że dlatego to się tak rozrasta.